Mamy dla Was przygotowaną próbę, którą musimy przejechać na zaliczenie. I tu sobie wymyślimy limit czasowy, w którym po prostu się trzeba zmieścić. Natomiast z tych, którzy pokonają to najszybciej, wyłonimy mistrza, wicemistrza, wicemistrzynię szkoły, tak? Dzisiaj jesteśmy na zakończeniu Szkoły Bezpiecznej Jazdy Zimowej Samochodowej Szkoły Bezpiecznej Jazdy 2024. Szczęśliwy jestem, bowiem po 5 latach udało się reaktywować te wydarzenie. Ostatnie tego typu event miał miejsce w 2019 roku. Jeszcze na terenie byłego wówczas lotniska w Białej Podlaskiej odbywały się zajęcia praktyczne. Później pojawiła się jednostka wojskowa w naszym mieście i zajęcia praktyczne nie odbywały się. Ja, jak zostałem powołany przez marszałka województwa na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, postawiłem sobie za jeden z głównych celi, żeby tę szkołę reaktywować. I nie ukrywam, nie było łatwo, ale tutaj w tym miejscu, także za Państwa pośrednictwem, chciałbym podziękować dla pana pułkownika Michałowskiego, który wyraził zgodę, aby zajęcia praktyczne, zajęć odbywały się na terenie jednostki wojskowej, za co bardzo serdecznie w imieniu swoim, ale także wszystkich uczestników dziękuję. Zajęcia teoretyczne odbywały się u nas na terenie WORD-u, na sali teoretycznej Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a zajęcia praktyczne, tak jak wspominałem, odbywały się na terenie wojskowej. Wydarzenie miało miejsce podczas trzech weekendów. Dzisiaj to jest czwarte spotkanie, na którym oprócz tutaj części praktycznej, która akurat wyjątkowo jest na terenie już naszego placu manewrowego w WORD-zie, będzie także zakończenie i symboliczne wręczenie wszystkim uczestnikom dyplomów i podziękowań. Ta reaktywacja była potrzebna, policzyli na nią zarówno sami kierowcy, a te 4 lata pomogło w tym, że również wzięło w tej szkole dość aktywny udział właśnie wojsko, jednostka wojskowa Białej Podlaskiej. Tak, jak najbardziej zainteresowanie uczestnictwem było bardzo, bardzo duże. Tutaj w pierwszej tutaj edycji reaktywowanej pierwszeństwo mieli członkowie Automobil Klubu, którym też bardzo dziękuję, bo tutaj chciałbym nadmienić, że gdyby nie Automobil Klub i Klub Motocyklowy Grom, zajęcia nie odbyłyby się. Tutaj bardzo wielkie podziękowania dla pana Zdzisława Kozłowskiego oraz pana Grzegorza Piechowicza z Automobil Klubu. Podczas właśnie tutaj pierwszej edycji reaktywowanej część miejsc była zarezerwowana dla tutaj bialskich służb Komendy Państwowej Straży Pożarnej oraz także OSP Słowacinek Stary, ale także przede wszystkim dla tutaj wojskowych z bialskiej jednostki. Ostatni raz, uda się, nie? Jak nie, to znowu szukać. No, kierowcy zadawali wiele pytań, bo prawo ruchu drogowym jest tak skonstruowane, że niektóre stwierdzenia bez komentarza są różnie interpretowane przez osoby, które czytają to prawo. A więc można powiedzieć, trzeba mieć rzecznika prasowego tłumaczącego, o co chodzi w tym, co tutaj jest napisane. Więc to było tłumaczone. Poza tym podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przyczyny wypadków i jak unikać zagrożeń na drodze. Nie tylko obowiązki, ale również spryt po prostu przewidywania, czyli umiejętność obserwacji drogi i tworzących się na tej drodze zagrożeń, bo jeśli już to zagrożenie jest, to może być za późno. Trzeba przewidywać to zagrożenie i dostosować zachowanie swoje do zmiennych sytuacji pojawiających się na drodze. Mamy przygotowaną trasę, która jest wspólna dla ciężarówek i dla samochodów osobowych. Przygotowaliśmy te elementy, które ćwiczyliśmy przez 3 tygodnie na lotnisku i w tej chwili mamy po prostu podsumowanie tego. Mamy jedną wspólną trasę ustawioną, na której wszystkie te elementy są zebrane w jedną całość. Mamy określony limit czasowy, w którym zawodnicy muszą tą trasę pokonać. Jak widać, mógł opisać, co, jakie elementy na trasie się znajdują? Slalom, wjazda do garażu przodem, wjazda do garażu tyłem, jazda po łuku, jazda po górce, jazda z zawracaniem lub w ciasnych elementach z wykorzystaniem górki i zawracania tutaj w tym momencie, tak? I jazda na wprost, tak? Odpowiednie dohamowywanie, zachowywanie toru jazdy. Musimy się trochę przesunąć, bo tak, jedzie ciężarówka, tak. Dojeżdża nam straż pożarna, ojej! Aż zarzuciło. O właśnie, i w ten malowniczy sposób. No i
Przestrzelili. 38 mieliśmy. Do pobicia? W tym momencie chyba jest trochę mniej. Jaki czas? Patryk? Jaki czas? 2.19, no szacun. No trochę wody się wylało, trochę meta przestrzelona, ale tak jak widać, stoper powoduje to, że też właśnie pojawiają się błędy. To nie chodzi tylko. Mi jeszcze dla kierowców samochodów osobowych, bo nie wiem, bo czeka samochód na rolkach. Tak. Czeka również symulacja gaszenia, bądź nawet prawdziwe użycie gaśnicy. Nie, będziemy używać gaśnicy, nie będziemy tylko patrzeć, co należy w bagażniku, w którym jest miejscu, nie będziemy za to stawiać wydawać żadnych mandatów, tylko będziemy po prostu rozpalali ogień i trzeba będzie użyć tej gaśnicy i trzeba będzie fizycznie... No i mamy wojskowy. Fizycznie z niej skorzystać, nie? Wojskowi to też rozumiem, że to część... Tak, to jest nowość. Dla nas to jest duża nowość, ponieważ nigdy nie bawiliśmy się samochodami ciężarowymi, jeśli chodzi o współzawodnictwo, tak? Natomiast no, w związku z tym, że skorzystaliśmy z lotniska na tej naszej szkole bezpiecznej jazdy, szkoliliśmy też żołnierzy, tak? Tutaj dzięki akurat WORD-owi i kadrze egzaminacyjnej, instruktorskiej z WORD-u, mieliśmy możliwość też przeszkolenia również żołnierzy na ciężkim sprzęcie, żołnierzy i strażaków. Spotykamy się na szkole bezpiecznej jazdy organizowaną przez Bialski WORD. No właśnie, byłeś uczestnikiem? Tak, jest to moja druga edycja i uczestniczę w drugiej już edycji. Dlaczego warto skorzystać z tego typu oferty? Mam wrażenie, że każde dokształcanie się w prowadzeniu samochodu poprawia nasze bezpieczeństwo na naszych ulicach. Co warto wymienić? Jak wyglądała ta szkoła? Czego żeście się uczyli? Przede wszystkim trafiliśmy na świetną aurę pogodową, czyli na pierwszych zajęciach spadł śnieg, gdzie mogliśmy poćwiczyć kontrolowane poślizgi, wychodzenie z zakrętów w większych prędkościach. Dzięki uprzejmości wojsku mogliśmy skorzystać z właśnie ćwiczeń praktycznych na lotnisku, co było chyba największą atrakcją tego szkolenia. Wielkie podsumowanie, przed Tobą za chwilę ta trasa, którą należy pokonać. No przynajmniej w 2 minuty, bądź z kawałkiem lekkim. Tak, zgadza się, dlatego grzejemy już auto, żeby samochód był przygotowany. Będziemy walczyć o jak najlepszy czas. Kierowcy, nasze zachowania na ulicach, na drogach. Co byś uznał za duży plus ostatnich lat, a co za duży minus od ostatnich lat? Duży plus to przede wszystkim chyba uprzejmość wobec innych kierowców, a minus, jaki zauważam, to chyba nieprzestrzeganie przepisów. Jak najbardziej pozytywna inicjatywa. Bardzo się cieszę, że udało się wrócić do idei Szkoły Bezpiecznej Jazdy po kilkuletniej przerwie. Ostatnia edycja w 2019 roku, później czasy pandemii, jednostki wojskowej. Teraz dzięki dobrej współpracy Automobil Klubu Bielsko-Podlaskiego z WORD-em w Białej Podlaskiej oraz jednostką wojskową udało się wrócić do idei. Jest to inicjatywa, która pozwala nam wszystkim tak naprawdę, którzy tylko zechcemy, doszkolić się, nabyć umiejętności, które przydadzą nam się nie w jakiejś tam jeździe sportowej, wyczynowej, torowej, natomiast w codziennym zachowaniu, opanowanie auta podczas poślizgów, opanowanie auta w sytuacji, kiedy pojawi się przed nami niespodziewana przeszkoda. Kawał dobrej roboty wykonywanej przez instruktorów Automobil Klubu, tak aby kierowcy uczestniczący w szkole podnieśli swoje kompetencje. Ale przykład pana i pana żony i myślę, że parę innych osób byśmy znaleźli. Tak naprawdę co roku uczestniczycie, wtedy kiedy oczywiście szkoła funkcjonuje, w zajęciach. Czy to jest tak właśnie, że te pewne umiejętności warto cały czas mieć pod kontrolą, szkolić się non-stop? Tak, szkolenia nigdy za wiele. W Szkole Bezpiecznej Jazdy uczestniczyliśmy już tak naprawdę z obu stron, zarówno od strony instruktora, jak i kursanta. I każde kolejne szkolenie to jest przypomnienie, podniesienie umiejętności, dlatego warto do tego wracać. I jeżeli macie Państwo taką możliwość, warto skorzystać i ćwiczyć te umiejętności. No tylko przypomnijmy, że szkoła tak naprawdę jest otwarta dla wszystkich, ona jest bezpłatna. Symboliczna wpłata na organizacyjna jest przyjmowana, natomiast patrząc na zakres tych działań, myślę, że jak najbardziej warto
poświęcić ten czas i te parę złotych, tak żeby wziąć udział w Szkole Bezpiecznej Jazdy. Myślę, że szczególnie jeżeli chodzi o jazdę w zimowych warunkach, co prawda w tym roku Aura nie bardzo pozwoliła na ćwiczenie w zimowych warunkach, ale dzięki obecności tutaj strażaków, którzy polewali wodą z pianą nasze trasy ćwiczebne, udało się również przećwiczyć poślizgi. Możemy dowiedzieć się, jak tak naprawdę zachowuje się auto każdego z nas, bo każde auto jest trochę inne, każdy kierowca jest trochę inny, dlatego to jest ten atut tejże szkoły, że ćwiczymy autem, którym jeździmy na co dzień.